Żebyście widzieli, o co się ścigacie. Zaczynamy zlot Mercedesów. Wszystkie zaproszenia już zostały zaakceptowane. Ja mam Urusa, ale już szybko jadę sobie i zmieniam Urusa na Mercedesa jakiegoś, jeszcze nie wiem jakiego. Potem robimy jeszcze inny zlocik, także na spokojnie. Co tu wybrać? GTR? Brabusa? Na bank ktoś weźmie Brabusa. Kto weźmie Brabusa? Ja tu mam jednego Brabusa i jednego nie Brabusa. Co ty? Ale wśród Mercedesów to mamy naprawdę niezły wybór, no nie? I już mam furtkę gotową. Czy jakieś zlotowe malowanie? Nie, no nie pasuje chyba. Mercedesy generalnie fajnie brzmią, także dzisiaj będzie czego posłuchać na zlocie, myślę, co? Ja chciałem wziąć Brabusa, ale nie zdążyłem wbić, spoczko. Dobra, jedziemy. Cheaterów spotkałeś na eliminatorze? Mi się ostatnio mało, praktycznie wcale nie spotykałem, ale raz widziałem w Forza Horizon 4 cheaterów. Także nie ma żartów, są, istnieją. Ale to brzmi, ty. Ale to brzmi, co? Posłuchajcie. Niepozorny ten Mercedesik, no nie? Ale dźwięk ma świetny. O, chleb ciu dobił, super. Dzisiaj chyba grę podgłośnimy, co? Na zlot specjalnie. Gdzie są ludzie? Gdzie jedziemy? Czekaj, bo musimy jakiś cel wyznaczyć. O, tu jest coś nowego, ja tego jeszcze nie robiłem. Saldo de Rio. Salto de Rio. The hell? Dobra, wiecie co? Chciałem w tej części mapy dzisiaj się gdzieś spotkać. Prędkość do 200 km na godzinę, co wy na to? Udało mi się dzisiaj SVJ zdobyć. Ja, chłopie, mam 16,5 miliona i jeszcze mi trochę brakuje, bo on tam po 20 milionów chodzi, no nie? Także jeszcze trochę mi brakuje. Fajny ma ten dźwięk, ten SLS. SLK, sorry. Ale C63 ma taki bardziej gardłowy, no nie, ten dźwięk. Tutaj jest taki troszeczkę bardziej stłumiony, ale też fajny. Słuchajcie, już jest sesja pełna, 12 osób jest na sesji. Już jest full sesja, już wszyscy są. Z ulepszonym wydechem brzmi lepiej. Wiesz co, ja tu chyba coś mam ulepszone. To nie jest standardowy ten Mercedes. On coś porobiony jest. Zaraz pooglądam jeszcze resztę furek, które tutaj są na naszym zlociku. Później będziemy robić jeszcze, wiecie, następny zlot. Także spokojnie, dzisiaj dwa zloty, bo tydzień temu nic nie było. Kurde, co ten robi tym unimogiem? What the hell? Boże, jak zamiata. Dziwnie to wygląda, no nie? Ej, on wygląda tak, jakby nie jechał jakimś pięciotonowym samochodem, tylko jakby jechał jakimś wózkiem sklepowym. Pewnie wpierniczył tam z 2000 koni mechanicznych i lata. Czy myślę, że Xbox do wakacji stanieje, bo teraz 2,5 tysiąca kosztuje? Słuchaj, konsola PlayStation 5 kosztuje 5 tysięcy. Od 3,5 do 5 tysięcy, więc ja myślę, że nawet może zdrożyć Xbox. A póki co Xboxy są dostępne, więc ja bym nie czekał. PlayStation 5 kupiłem za 3 tysiące rok temu i cena jej nie spadła, no ale to jest Playka, ja nie wiem o co chodzi z tym PlayStation. No ale tak te ceny się trzymają, w ogóle what? 3 tysiące wydałem w zeszłym roku i myślałem, że kurde, że za dużo wydałem, no nie? A człowieku, teraz patrzę ceny i podchodzą pod 5 tysięcy, albo w ogóle nie ma. Nie ma do tej pory PlayStation 5, masakra. Może zabrakło diamentów do, wiesz, do produkcji tej konsoli. Nie mam pojęcia. Tutaj jakaś szalona ekipa się trafiła z tymi Mercedesami. Ty, konsole za dużo kosztują? Co ty. Płacisz ten abonament raz na rok, tam chyba 300 zł, Xbox Game Pass i tam PlayStation Plus. PlayStation Plus chyba 280 czy 270 zł kosztuje na rok, no nie? I masz spokój i grosz. Ale masz też, zobacz jaką mam tutaj grafikę. Fantastyczną w tej grze. O masakra. A to jest sprzęt za no 2,5 tysiąca złotych, tak jak ktoś tam napisał. Tak, Merole super brzmią w tej grze. Świetnie są wyeksponowane, no. Patrz, nie dałem rady zarzucić tutaj, a niby tak fajnie brzmi, a coś mocy niezbyt dużo ma. To jest Mercedes SLK 55. Ten gdzieś tam pojechał. Tutaj co to jedzie? Hammer? Kurde, nie rozpoznaję tych starszych Mercedesów. Dzisiaj powiem wam, czytałem trochę historię Wartburga, ale nie dokończyłem. Lubię tak czasami się gdzieś zaczytać w historię jakiegoś modelu samochodów.
mój sąsiad kiedyś miał Wartburga. Albo coś podobnego. Coś takiego bardzo starego. I wiesz, już wszyscy jeździli takimi nowszymi samochodami, a on cały czas tym. Nie wiem dlaczego. No po prostu mu działał i łatwo był w stanie go naprawić. No to chyba jeździł dlatego, no nie? W każdym razie Wartburgi to też są niemieckie samochody i jakoś powiązane są z marką BMW. Ale poszedł, ty. To jest niewiarygodne, że taka wielka limuzyna tak szybko zapiernicza, no nie? Mam na myśli tego ziomeczka Game Driver, który jedzie przede mną. I ta jego fura to chyba jest Brabus, nie? Tak to wygląda. Niewiarygodne, że to tak śmiga. No ale duży silnik. Uuu, ale się zmulił tutaj. Dobra, jesteśmy na miejscu, szukamy tu miejscowy, żeby zrobić zlocik. Dzięki za subika, dziękuję bardzo Ulokej. Pozdrowionka dla ciebie. Proszę bardzo, Ulokej już ma koronę przy Niku. Ty, a tu nie, tu się zmieścimy? patrz, akurat idealne miejsce się trafiło. Gdzieś tutaj dalej może? Ej, starajcie się nie rozwalać tych wszystkich rzeczy tutaj. Tylko wiedzcie sobie tak spokojnie. I może uda nam się mega fajne zdjęcie zrobić. Powoli, powoli. Czekaj, bo ja muszę padem się tu poobracać. Ty, pad mi nie działa, zobacz. Co jest? Ale to ma dźwięk. Starajcie się nie rozwalać ozdób. O nie, kwiat na mnie spadł. Czy co to jest? Umiecie? Jezu, ogrodzenie się rozwaliło. Kurczę, cały samochód mam porysowany. Muszę stąd wyjechać. Cały samochód porysowany. Ludzie. Dobra, ustawię się koło chlebcia. O, sorry. No jak macie tak za dużo mocy w tych samochodach, to ja się nie dziwię, że wszystko rozwalacie dookoła. No to wystarczy podmuch wiatru z rur wydechowych i już jest rozwalone ogrodzenie, no nie? Fajne to auto jest. A ten gdzie się tu wrąbał? W drzewo? W krzaka? Właśnie chama. O, czekaj. Miałem gnoja na biegu. No pogoda nam się super trafiła, zobaczcie. Fajnie tutaj. Może, nie wiem czy to tak pasuje do Mercedesów, ja bym tutaj widział jakieś takie starsze auta. Ale z drugiej strony taki ciekawy kontrast, bo zobaczcie. Mamy tutaj takie jakieś stare budynki, jakąś taką, no można powiedzieć wioskę, no nie? A tu nagle takie mega fajne fury, jakiś GTR, jakiś C63, czy to jest 4-door, GT 4-door, nie wiem, GT63S to jest. Czekaj, a to nie jest ten, no to jest ten 4-door. Chyba zresztą ten też, no nie? No tak. No, nie wiem. Nie wiem, już się zgłupiałem. Muszę chyba zobaczyć w listę samochodów. Ale to chyba to jest, no nie? GT4, tak? Okej. Okay. Ty, po środku zobaczcie, kto się ładnie ustawił. Idealnie to pasuje, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, kto tutaj przyjechał? Zuchnie. Zuchnie chyba, tak? Siemaneczko. Godzilla. Taki ma, taką ma rejestrację. Stylowo, felga dość ładnie dobrana, OZ-ka. I mamy takie malowanko. Myślę, że fajne, pasuje do tego samochodu. Spoczko, lecimy dalej. GT4. O kurde, jaka to jest wielka bestia. Ej, on jest długi dosyć, no nie? Ciekawe jak tam z miejscem w środku w tym aucie. W każdym razie tak, mamy Formuła 1. Ty, czy on sobie wziął taki samochód w stylu safety car? Medical car, drive safety. Aha, to jest jakiś pojazd medyczny. Bujan przyjechał, zobacz. To jest taki jakby safety car. Co my tu mamy? Ja właśnie nie wiem, czy to jest Hammer? To jest chyba Hammer. Ten tutaj. Taki Mercedesik starszy. Kapi przyjechał. Ubrudzony ziombel, czekaj, ja ci umyję furę. Daj mi chwilę. Daj mi chwilę, ja to naprawię. Dawaj tutaj. Ops. Proszę bardzo, komu jeszcze furę umyć? Przyjechaliśmy do takiego piachu. To nie ma się co dziwić, że fury się brudzą, no nie? O, czekaj, nie to chciałem zrobić. O, właśnie, przy okazji sobie zdjęcia nabiję. Będę robił zloty co chwilę, a potem sobie wszystkie zdjęcia ponabijam, bo każdy będzie miał jakiś tam inny samochód, no nie? Tutaj mamy Brabusa, zobacz. To jest tak naprawdę ta limuzyna, tylko z przerobionym zderzakiem. Mamy tutaj pakiet Brabus do tego Mercedesa i każdy z was może sobie zrobić takiego legalnego Brabusa w Forzie Horizon 5. Nie ma problemu. Tu mamy GT4 znowu, ej, raz, dwa. Gdzieś chyba jeszcze trzeciego widziałem. Ale widzę, że bardzo podoba wam się ten samochód. Tutaj mamy GTR-a. Zobacz na to malowanie. Illegal Night, kto kojarzy Illegal Night? Thompson.
i Tyrkiz stoją koło siebie. Ja nie wiem, czy dobrze przeczytałem ten nick, ale chyba tak. Dobra. No i mamy oczywiście Unimoga, styl Jurassic Park. Czy wam się to podoba, czy nie? Ty, tutaj na górze mamy nawet jakieś takie pazury, zobaczcie. I czerwony kolor, to jest chyba krew albo coś. Mamy koguty na dachu, ekstra. Jakie wielkie koło, zobaczcie, to koło jest tak... Gdzie on się podział? Chyba wyszedł, no, chyba go wywaliło, chyba się zrobiło miejsce na zlocie, uła. Czemu nie dodadzą do każdego auta zderzaku, na przykład do BMW z Competition, z Merka, z Brabu... Wiesz, to pewnie jakieś prawa autorskie. Skręcony laciek. Felga ciekawa. Taka masywna, no nie? Ale fura też masywna. Te stare samochody miały ogromne pojemności. Ja nie wiem jak tutaj z tym Hammerem. Podejrzewam, że gdzieś koło 5 litrów mógł mieć? Jak myślicie? Aż z ciekawości mam ochotę to teraz sprawdzić. I mamy Mercedesa SLK 55, który zaskakująco dobrze brzmi w tej grze. I kolejnego Brabusa, czyli mamy dwa klony. A, tutaj przyjechało coś jeszcze innego. Kapi zmienił samochód w międzyczasie, zobacz, na CLK. Nie, nie możecie się zdecydować, które samochody są wasze najbardziej ulubione. No i na samym końcu mamy 300 SL, kultowy Mercedes. Widziałem go na żywo. O, właśnie, przypomniała mi się nazwa. Goldwing. On się nazywał. Goldwing. Obniżony, chyba już bardziej się nie dało obniżyć. Widziałem tego Mercedesa na żywo w muzeum w pod Paryżem, pod Londynem, pod Londynem, muzeum Mercedesa pod Londynem. No i wiecie co, w rzeczywistości samochód prezentuje się tak zupełnie tak samo jak w grze. Jak dla mnie nic specjalnego, no. Mnie się on jakoś bardzo nie podoba. Jest ciekawy, bo jest taki inny, ale... No jest, bo jest. Nic specjalnego jak dla mnie. Ale tutaj jest gleba totalna. Zoba na to. Nie no, jak tak się poustawiliście, to trzeba... Goldwing. Tam nie ma dy, a ja powiedziałem dy. Guld, nie? Powinno się mówić Goldwing, dobra. I robimy foto. Tu naprawdę fajne foto powinno wyjść. Fajnie to wygląda. Ty, zobaczcie w ogóle wnętrza budynków nawet jakieś jako takie w Fordzie są. Ale to są takie... Wiecie co, nie są trójwymiarowe wnętrza budynków. Zobaczcie co się dzieje jak przesuwam kamerę, widzicie? Są w specjalny sposób nałożone tekstury. Widzicie co się dzieje? Zobaczcie na kanapę. Widzicie? Ale z daleka jak się na to patrzy, to wow, mamy jakieś tam wnętrze, ktoś tam siedzi, wiesz, je obiadek, no nie? Dobra, wyjeżdżamy sobie powolutku. Ja bym chciał pojechać z wami na miasto, ale umówmy się, jedziemy zgodnie z przepisami do 150 km na godzinę. W Fordzie to jest naprawdę bardzo wolno. Jak tutaj się jeździ po 400 km na godzinę, wiesz, taka prędkość przełajowa. Przejedziemy się na miasto i zrobimy sobie wyścig uliczny, co wy na to? Jedziemy w to miejsce. Wyścig uliczny miejski. I powoli, okej? Okay? Ja jeszcze w trakcie jazdy zrobię nam fotę z zlotu. Jadą świry. Do 150 km na godzinę, na spokojnie. 150 to jest chyba taka odpowiednia prędkość, no nie? Żeby sobie dojechać. Czy nadal dodaje tylko suby? Nie no, suby dodaje do znajomych, ale to gramy sobie poza zlotami. Na zlotach może dobijać każdy. Do klubu może dobić sobie każdy. Ale do znajomych dodaje suby. I suby podczas zlotów, jeśli nie dołączą przez klub, to nie mogą dołączyć sobie przez znajomych do mnie, to jest zablokowane. Także tylko i wyłącznie przez klub można dołączyć, to jest bardzo ważne. Ale jak robię sobie playlistę festiwalową i ktoś z subów chce sobie grać, jak najbardziej, może sobie dołączać, wtedy jest ekipa otwarta. A wysłuchajcie, wyprzedzajcie mnie, kurde. Wszyscy gdzieś tam z tyłu jadą, jakie mam was pokazać, zobacz jaki sznurek. Ja was zablokowałem, tak, bo tu podwójna ciągła była. Okej. Okay. Powolutku, na spokojnie, wcześniej żeśmy wariowali jak jechaliśmy do tej pierwszej miejscówki. A my się tu... Czekaj, co to za jeep tam jedzie? Dwa jakieś jeepy? Nie, co to jest jeep? Czy co to jest? Coś ale jeep, no nie? Ale mega fajnie to wygląda. Jeszcze taka ładna pogoda nam się trafiła, nie jakoś tam pochmurno, nie jakaś noc czy coś. Będziemy się ścigać dzisiaj na poważnie. Ścigamy się. I... Właśnie zastanawiam się, bo mam fajną nagrodę dla osoby, która wygra. Ale kurczę, z drugiej strony bardzo ciężko jest dołączyć na zloty, no nie? I trochę takie nierówne szanse są, bo tutaj jest tak, no, łód szczęścia trzeba mieć, żeby dołączyć na ten zlot, tak naprawdę. Tyle osób tutaj dołącza, no nie? Ale mam ciekawą nagrodę i właśnie nie wiem, muszę zobaczyć, czy ona mi przyszła na pewno, żebym wam nie powiedział. I zaraz będzie, gdzie to jest, co to jest.
Dobra, to poczekajcie, dojedziemy sobie do tego wyścigu, zatrzymamy się tam. Ja po coś pójdę i zaraz wrócę. I wam pokażę, co mam jako nagrodę. Myślę, że mega fajna sprawa. To może powtórzysz wyścig kilka razy i kto zrobi najlepszy czas? Nie, no raz pojedziemy chyba. Nie będziemy się bawić w jakieś takie mistrzostwa, trzeba by było liczyć punkty i tak dalej. A chciałbym, żeby to było jednak trochę bardziej na luzie. Ale zaraz pójdę po nagrodę i zobaczymy. Zobaczymy, bo muszę sprawdzić, czy to na pewno mam, bo nie jestem pewny, czy... Nie otwierałem jeszcze tego kartonu, a myślę, że to jest to, co mi dla was przyszło. Bo zamówiłem coś specjalnie dla klubowiczów, żeby wam właśnie rozdawać na streamkach. Tak jest. Kurde, bo mieliśmy tak 150 jechać maksymalnie, a już tutaj pod 170 podchodzę, pod 180. Łamię własne zasady, kurde. Ostatnio nas, znaczy jakiś czas temu nas do, tak jak was zapraszałem, to tak otwierałem ten laptop i mówiłem: no, mam tutaj taki specjalny laptop z kodami atomowymi. Tak sobie żartowałem, ale teraz już tak nie żartuję. Nie ma żartów już, no nie? Już żarty się skończyły. Dobra, i skręcamy sobie tutaj. Kurde, próbuję trochę zarzucić dupę w tym mercu i nie idzie, nie idzie. Dobra, o, tu możemy się na chwilę zatrzymać. Poczekajcie sekundę, ja coś przyniosę i zaraz przyjdę. Dobra, chwilkę poczekajcie, zaraz przyjdę. Jestem, jestem. Przyniosłem, słuchajcie. Żebyście widzieli, o co się ścigacie. Koszulka, akurat wziąłem L-kę, ale mam też inne rozmiary. M-kę, chyba S-kę też mam. Chyba mam S-kę, L-kę, M-kę. Koszuleczka, zobacz, oryginalnie zapakowana, klubowa koszuleczka, zamówiłem specjalnie dla was z naszym logotypem i za wygranie, żebyście wiedzieli, o co się ścigacie, za wygranie tego wyścigu osoba, która wygra, ja się z nią skontaktuję, wyślę mi swój adres i ja wyślę koszuleczkę, co wy na to? Na razie jeszcze nie mam swojego sklepu, więc nie można jej tak odrębnie dostać, ale no... Ci już pewnie przykoksili furę, kurde. Słuchajcie, klasa A. Daję wam 5 minut na przygotowanie furki teraz. W sumie mogłem dać wam zanim. Bo teraz wiecie, o co się ścigamy. Ścigamy się o koszulkę. Dobra, jeszcze minutka. Na ostatnie szlify przy samochodzie. Przykręcajcie koła już. Muszę wam powiedzieć, czeka mnie zmiana kierownicy. Muszę sobie kupić inną, taką, która będzie działała i z Xboxem, i PlayStation 5. Bo jak zobaczyłem, jak wygląda Gran Turismo 7, to mi się łezka wokół zakręciła. Pomyślałem, no nie, nie może być. Ty, trzeba teraz kupić za kilka tysięcy kierownicę taką. A jest, Fanatek ma taką właśnie kierownicę. To jest ta sama, co ja mam, tylko że jest kompatybilna z PlayStation 5 i Xboxem jednocześnie. W zależności od tego, jaką kierownicę sobie do niej przyczepisz. Czujesz to? I ona kosztuje chyba 700 euro, jakoś tak. Tam wychodzi to chyba około 2,5 tysiąca złotych, coś takiego, no nie? Nie pamiętam już dokładnie ceny, ale gdzieś w tych okolicach. 600 albo 800 euro, coś takiego. Kurde, ja tu w ogóle jakieś te wyróżnienia dostaję. Dobra. Chyba już wszyscy gotowi. 5 minut na tuning był. Na przygotowanie furki. Klasa A. Mercedesy tylko i wyłącznie, bo dzisiaj zlot Mercedesów. Zablokowane będzie, żeby móc wybrać coś innego, także jak ktoś będzie miał zły samochód, to no po prostu nie pojedzie, nie? Oczywiście można też brać tuningi jakiś tam inny gracz, bo jak ktoś nie potrafi tuningować, nie ma problemu. Dobra, PVP, słuchajcie, gotowi? To jest bardzo, bardzo trudny wyścig. Ja tutaj utworzę... Mercedes, klasa A i chyba możemy od razu jechać. Ona jest przerąbana. Ona jest przerąbana. Może ja sobie innego Mercedesa wezmę. O, ja wezmę tego mojego ulubionego. Nie, ta baza jest tylko z Xbox i PC kompatybilna. Ta moja jest z Xbox i PC kompatybilna, no. A jest ta nowa DD Pro. Fanatek DD Pro. I ona jest kompatybilna i z Xboxem? Ty, dźwięk mi się wyłączył w grze. Chyba. Okej. Okay. No, trochę to bez sensu to zrobili. Szkoda, że na tej bazie nie mogę mieć właśnie PlayStation podłączone, no nie? Ach, tak mnie to boli. Tak, tutaj poziom trudności na tej trasie jest nieskończony, to prawda. Walczycie dzisiaj o koszuleczkę. Wysyłam do osoby, która ogarnie najlepiej. Co wy na to?
Świeżutka, fajniutka, 100% bawełna. Ta baza się w ogóle nie nagrzewa, ale teraz gram na takiej małej mocy. Fajna jest ta baza, bardzo mi się podoba. Nie, to Gran Turismo 7 to jest moje pierwsze Gran Turismo. I nie chcę grać w tę grę po prostu na padzie, bo na kierownicy jest tak miodnie. A mam tylko te 300 RS i musiałbym te wszystkie, wiesz, to wszystko tutaj odłączać i podłączać z powrotem. Za każdym razem jak chcę pograć w tą albo w tą grę, no nie? Ach. Dobra, walczymy. Ja zjeżdżam na bok. Chociaż i tak jestem ostatni, to dobrze. Ciekawe kto wygra. Już na samym starcie zobaczcie, że nie jest równo. Dlatego, bo niektórzy startują jako ostatni, no nie? A, ale ten wyścig, ja wam powiem tak, ten wyścig przetasuje najlepszych kierowców na 100%. Tu wystarczy jechać ostrożnie. Jak jedziesz ostrożnie, to dobrze pojedziesz. Mówię ci, tutaj dużą wagę ma. Oczywiście ci, co startują gdzieś tam od tyłu, no to mają trochę trudniej, tak? Bo trzeba wszystkich wyprzedzić, ominąć. No, to jest spora przeszkoda. Ale ten, co wystartował jako pierwszy, a nie jest zbyt dobry, no to i tak to sfejluje, bo ten wyścig jest przesrany. Łooo, ale się rozbili. No, to jakiś ziomek ludzka przesterował. Chyba jedyna osoba, która miała napęd na tył w swoim Mercedesie standardowo. O, chyba mamy lidera. Rain Falls jest na pierwszej pozycji póki co, ale to jeszcze nic nie jest pewne teraz. Jakie wejście smoka, kurde. Ty, nie będę ostatni? Dojadę. I weszło. O kurde. No i kto wygrał? Uwaga. Rain file. Files, czy ty fals? Nie wiem jak to. Chyba files, nie? A45, proszę bardzo. Congratulations. Koszulka wędruje do ciebie. Czekaj, ja muszę twój nick złapać na telefonie, żeby do ciebie napisać informacje. Tylko nie wiem jak my tu. Nie wiem jak my się tu połączymy. Kluby. Wiesz, żeby potem mieć czarno na białym, nie? Wszystko. Multiplayer. Pyk. Teraz, który to... O, dobra, to będzie ten ziomeczek, nie? View profile. Jezu, i tu trzeba naklikać, no nie? Message. Yo! Dobra, ziomek będzie wiedział o co chodzi, byleby mu napisać wiadomość. I już będziemy w kontakcie, no nie? O, proszę bardzo. I tak zrobiliśmy sobie dzisiaj zlocik Mercedesów. Zobaczcie, tam górowały A45, no nie? To wygląda na to, że to są chyba takie całkiem niezłe samochody do wyścigów. No, to jest mały samochód, tak naprawdę. Więc do takiego ścigania się miejskiego chyba najlepszy. Jak myślicie? Podoba mi się jazda tym Mercedesem, bo on nie jest taki za mocny. Świetnie brzmi. A jednocześnie można nim takie power slide porobić. Tylko trzeba się trochę postarać, no. Trzeba nim trochę porzucać. Fajny ten Mercedes, podoba mi się.